Dead by Daylight. To wieloosobowa 4 na 1 gra grozy, w której jeden gracz wciela się w rolę szalonego zabójcy, a pozostała czwórka gra jako ocalali próbujący uciec i uniknąć śmierci. Ocalali grają w perspektywie trzeciej osoby i mają przewagę lepszej świadomości sytuacyjnej. Zabójca gra w widoku pierwszoosobowym i jest bardziej skupiony na swoich ofiarach. Celem ocalałych w każdej rundzie jest ucieczka z mapy, zanim złapie ich zabójca. To tylko brzmi łatwo, zwłaszcza że otoczenie zmienia się z każdą rozgrywką. Przede wszystkim przetrwajcie razem albo i nie. Ocalali mogą pracować z innymi albo wykazać się egoizmem. Szansa na przetrwanie zmienia się w zależności od tego, czy współpracujecie, czy działacie sami. Czy zdołacie przechytrzyć zabójcę i uciec z jego terenu? Kto to wie. Gdzie ja jestem? Każdy poziom jest generowany proceduralnie, więc nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Losowe punkty startowe oznaczają, że nigdy nie możesz czuć się bezpiecznie, bo świat i jego niebezpieczeństwa zmieniają się z każdą grą. Uczta dla zabójców. Dead by Daylight czerpie inspirację ze wszystkich zakątków świata horrorów. Jako zabójca możesz wcielić się w potężnego rzeźnika albo przerażające stworzenia nadprzyrodzone. Zapoznaj się z polem gry i opanuj niepowtarzalne moce każdego zabójcy, aby polować na swoje ofiary, łapać je i mordować. Głębiej i głębiej. Każdy zabójca i ocalały posiada własny, zaawansowany system postępu i mnóstwo elementów do odblokowania, które można spersonalizować i dopasować do własnej strategii. Doświadczenie, umiejętności i zrozumienie otoczenia są kluczem do polowania albo przechytrzenia zabójcy. Prawdziwi ludzie, prawdziwy strach. Proceduralnie generowane poziomy i prawdziwe ludzkie reakcje na strach sprawiają, że każda sesja gry ma niepowtarzalny scenariusz. Nigdy nie wiesz, jak potoczy się gra. Atmosfera, muzyka i mrożąca krew w żyłach lokalizacja tworzy przerażające wrażenia. A jeśli zyskasz więcej czasu, może odkryjesz, co też kryje się we mgle. Nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę zachęcona do tej produkcji. Jak tylko wyjdzie 2 grudnia, to na pewno przetestuję i zobaczę, z czym to się je. Jeżeli graliście, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować Meteorex. I słyszymy się już za tydzień. Dla Darmogramy prowadziła Agnieszka Barwicka. Trzymajcie się, cześć.